Tegoroczna kwesta zostanie przeznaczona na renowację grobu Zofii Chlewickiej z Korwin Piotrowskich oraz Zygmunta Chlewickiego. To jest grobowiec rodziny Chlewickich. Jakby Państwo szli w lewo od kaplicy, to 20-30 metrów po prawej stronie jest taki duży grobowiec. I chcemy go odnowić w tym roku. W ubiegłym roku odnowiliśmy grób doktora Toczewskiego, który rozsypywał się. Z kwesty mieliśmy 11 tysięcy, dostaliśmy dofinansowanie z miasta do pierwszego honorowego działania miasta Kutna, jakim był doktor Kroczewski, ochotniczej straży pożarnej, do pewnej obecności lekarskiej. I dzięki temu zrobiliśmy to jednego roku, w tym roku, bo tak to mieliśmy mieć rozłożone na 2 lata. Zbiórka na odbudowę zabytkowych nagrobków. Zbiórka na odbudowę zabytkowych nagrobków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Tadeusz Woźniak. Zbigniew Bubiński. Nazywam się Przemysław Błaszczyk. Mirosława Galdowska, starosta Mikołowski. Jacek Buczkaja, zastępca prezydenta miasta. Nazywam się Rafał Lidziak. Dzień dobry. Grzegorz Wojnacki, przewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry, nazywam się Artur Gierula. Witam, nazywam się Joanna Podemska. Nazywam się Janusz Pawlak. Nazywam się Robert Foliniak. Bardzo dziękujemy za każdą złotówkę. I wszystkim mieszkańcom, którzy zechcieli wrzucić chociaż grosz. Wszystkim, którzy odwiedzili cmentarz parafialny w Kutnie i dali datek na odbudowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym. Pragnę podziękować tym wszystkim ofiarodawcom, którzy ratują kutnowskie groby. Każda złotówka się liczy, także serdecznie dziękujemy społeczeństwu miasta Kutna za hojność, za ofiarność tutaj, bo jednak nasz cmentarz ma dzięki tym starym grobowcom swoją atmosferę i mam nadzieję, że da nam się jeszcze uratować sporo zabytkowych grobów, ponieważ jeszcze do renowacji jest kilkadziesiąt nagrobków, a około 100 płyt nagrobnych XIX wiecznych, które wymagają też pilnej renowacji.